To jest zabawa dla każdego. Nauczę i zarażę swoją pasją nawet szczura lądowego i w weekend, bo propozycja jest weekendowa, zrobimy z niego wilka morskiego. Popłyniemy w miejsca, do których normalnie się nie zagląda, do których statki wycieczkowe nie zaglądają, bo tylko takim żaglowcem, na który chcemy zabrać. To jest jeden z nielicznych, ostatnich polskich drewnianych żaglowców. Początek wyprawy to Gdańsk. Tam pod wodzą kapitana Głowskiego będzie można zobaczyć najciekawsze miejsca w gdańskim porcie. Potem żaglowiec skieruje się na Westerplatte i wypłynie na morskie wody, dopływając do Juraty. A wszystko to przy śpiewie żeglarskich szant, nauce żeglugi i dobrym jedzeniu przygotowanym przez żonę prezydenta Magdalenę Głowską. Później żaglowiec zawinie na Hel, gdzie goście zjedzą obiad oraz odwiedzą zaprzyjaźnione foki. Na koniec podziwianie z pokładu wieczornej panoramy miasta. Po zejściu na ląd do apartamentu gości zabytkowym Jaguarem odwiezie kierowca. Dwudniowa wyprawa ma być niezapomnianym przeżyciem. Licytacja rozpocznie się w niedzielę 7 stycznia i potrwa do 21 stycznia bieżącego roku za pośrednictwem portalu aukcyjnego Allegro. Jest to pewna nowość, bowiem w ubiegłych latach Piotr Głowski wspierał WOŚP poprzez możliwość wylicytowania jednodniowego zatrudnienia prezydenta. Przez 6 lat różni pilscy przedsiębiorcy przez jeden dzień korzystali z jego pracy. W tym roku taką ofertę przygotował starosta pilski Eligiusz Komarowski. Ofertę można już licytować poprzez Allegro. Cena wywoławcza to 1000 zł. Aukcja zakończy się 18 stycznia o godzinie 15:43.